Witamy was bardzo serdecznie z tej strony, kanał Jelenie Jaja i z tej strony Sebastian, Michał i Piotrek. Słuchajcie, już wszyscy o tym trąbią, jeżeli macie zasubskrybowany nasz kanał i nie dochodzą wam filmy, to bardzo fajnie jakbyście kliknęli w ten taki dzwoneczek koło subskrypcji, nie wiadomo gdzie pokazujemy tymi paluchami, ale wiadomo, wiecie o co chodzi, bo jesteście inteligentni, więc kliknijcie w ten dzwoneczek i wtedy filmy do was będą dochodzić. Dokładnie, a teraz co robimy, panowie? Jedziemy na miasto. Na miasto, lecimy na miasto, do zobaczenia. Dzień dobry. Chcieliby państwo się pobawić w plasteliną, bo tam robimy właśnie konkurs. Dzięki. Mam takie pytanie, czy poleciałybyście ze mną palcem po mapie? Co? Tak czy nie? Chciałbyście polecieć do Grecji? Ktoś mnie nagrywa. A jak to mówią, człowiek notabene masa, a potem tak, dopiero tak, rzeźba, prawda? Captain Jack. Dzień dobry, przepraszam, pan Jacek? Jack. Czarnej perły szukamy. Nie, to jakaś pogórka. Przepraszam. Dostali Oscara, a teraz chleb w Tesco kupują. Żartuje pan. No Moonlight. Moonlight. Best picture. Żartuje pan. This is not a joke. Moonlight has won best picture. Przepraszam, mogę ci pokazać małego księcia? I am thirsty, very, very thirsty. What do you wanna drink? Surprise, motherfucker! Przepraszam. Jak się nazywa ubikacja jednookiego? No. Cyklop. Ja wymyślam żarty. Okej. Okay. Jak nazywa się żona fryzjera? Nie, przepraszam. Ile żon ma arabski fryzjer? Wymyśliłem to dwa tygodnie. No. Ile żon ma arabski fryzjer? Tak. No tak, z trzy żony. Zajebiste. Kolejny, który wymyśliłem. Jak nazywa się impreza węży? Balboa. Zajebiste. Dobre, nie? No. W zasadzie nie wiem jak to powiedzieć. Ja w zasadzie nie mam zwyczaju mówić różnych rzeczy, komplementów, ale chciałem tylko powiedzieć, że jesteś najsłodszą dziewczyną, jaką dzisiaj w ogóle zobaczyłem i byłaby szansa, żebyś wskoczyła mi do tej kawy, bo nie ma cukru akurat. No, przepraszam. Nie wiem, czy pana już pytałem, nie chciałbym pan kupić takiego zdjęcia pustego chlebaku w dobrej jakości 16,50. To jest w formacie A4, pusty chlebak bez żadnego kruszku, po prostu zdjęcie. Zdjęcie? No. Ale kogo? Na pustego chlebaku. Pustego chlebaku? No. Nie chciałbym takiego zdjęcia. Ale ogólnie fajna tematyka, po prostu puste chlebaki, bo robię zdjęcia w takim pustym chlebaku. Bez żadnego kruszku. Pokaż zdjęcie. Pokazać? No pokaż. Słuchaj. Temat dobry, nie?